Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 imienia Jana Matejki jest najstarszą placówką tego typu w Krakowie. Mogą się tu uczyć i zdobywać różne zawody uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 30 i szkoła przysposabiająca do pracy ma siedzibę w samym sercu Starego Krakowa, przy ulicy Szujskiego 2. Tu prowadzone są teoretyczne zajęcia edukacyjne w doskonale wyposażonych klasach i pracowniach tematycznych. Warsztaty kucharskie, krawieckie i kaletnicze umieszczone są przy ulicy Barskiej 45, nieopodal mostu Grunwaldzkiego. Internat ośrodka dla uczniów spoza Krakowa mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Szwedzkiej 42. Tu też odbywają się specjalne zajęcia dla uczniów ze szkoły przysposabiającej do pracy. Między innymi warsztaty projektowania i wykonywania kolorowych witraży. Jesteśmy w szkole przy ulicy Szujskiego 2, która jest integralną częścią ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 imienia Jana Matejki. Rozmawiam z psychologiem, z panem doktorem Michałem Gackiem, który pracuje w zespole pedagogiczno-psychologicznym ośrodka. Nowoczesny ośrodek to nie tylko edukacja, nie tylko zajęcia warsztatowe i szkolne, ale także proces rewalidacji. Jak to wygląda tutaj w ośrodku? W procesie rewalidacji, który na pewno jest taką bardzo ważną i podstawową częścią tych naszych oddziaływań, staramy się kłaść nacisk na indywidualną pracę z uczniem. Jest tak, że tutaj uczniowie, którzy do nas trafiają, mają bardzo różne potrzeby i różne też możliwości, na które musimy zwrócić uwagę. Szkoła jest do tej pracy rewalidacyjnej na pewno dobrze przygotowana, zarówno jeśli chodzi o takie kwestie, powiedziałbym, zaplecza tutaj sprzętowego. Dysponujemy salami komputerowymi, dysponujemy tutaj salami do gimnastyki korekcyjnej, siłownią, też gabinetem do indywidualnej pracy terapeutycznej, w którym odbywają się zajęcia z logopedii czy indywidualne działania terapeutyczne różnego rodzaju. I oprócz tego oczywiście też dysponujemy bardzo dobrze przygotowaną kadrą. Praca nauczyciela jest związana z tym, że nauczyciel musi się cały czas rozwijać, dostosowywać do nowej wiedzy, która się pojawia, doskonalić swoje umiejętności. W ośrodku pracuje około 70 pedagogów, specjalistów w swojej dziedzinie, specjalistów, powiedziałbym, najwyższej klasy. A jak z bezpieczeństwem uczniów w szkole? Jak pan ocenia to bezpieczeństwo? Tutaj też możemy się pochwalić pewnymi osiągnięciami. Szkoła uzyskała certyfikat bezpiecznej szkoły, który jest przyznawany przez Komendę Wojewódzką Policji. Budynki są monitorowane, więc jeśli zdarzyłyby się jakieś zajścia, mamy możliwość dokładnego prześledzenia tych sytuacji i na bieżąco rozwiązywania problemów, jeśli takie się pojawiają. A jak wygląda współpraca z rodzicami, taka codzienna współpraca? Powiedziałbym, że codzienna współpraca zależy z jednej strony od nas, z drugiej strony też od woli rodziców. W niektórych przypadkach, w części przypadków ta współpraca układa się doskonale. Natomiast są takie przypadki, w których powiedziałbym, że to my musimy w większym stopniu wyciągać rękę do rodziców. Są rodzice, którzy mają problem z tym, mieszkają poza Krakowem, mają problem z tym, żeby dojeżdżać do szkoły na zebrania, na spotkania z nauczycielami. Więc w takich przypadkach też jest tak, że my, czy właśnie psycholog, pedagog, wychowawca, odwiedzają rodziców, konsultują z nimi w domach to, co się dzieje. Teraz może pytanie z nieco innej beczki. Słyszałem o współpracy zagranicznej między ośrodkami waszym i ośrodkiem z Niemiec. Tak, szkoła
nawiązała współpracę międzynarodową nie tylko z ośrodkiem w Niemczech, w Norymberdze konkretnie, ale też w ostatnich latach nawiązaliśmy współpracę ze szkołami w Czechach i z jedną ze szkół ze Słowacji. Można powiedzieć, że no, ta współpraca daje okazję naszym uczniom do tego, żeby poznawać nowe, poznać inne kraje. Czasem jedyną okazję w życiu, żeby no, wyjechać za granicę, tak? Czy jedyną jak do tej pory. Jeśli chodzi o współpracę z ośrodkiem w Niemczech, jest tak, że ta współpraca trwa już nieprzerwanie od no, kilkunastu lat i no, w tym roku niedługo będziemy gościć właśnie grupę uczniów z Norymbergi, a w przyszłym roku tradycyjnie nasi uczniowie w ramach tej wymiany będą mieli okazję spędzić część wakacji właśnie w Norymberdze. Myślę, że to chyba bardzo dobra okazja dla nauczycieli, jeżeli chodzi o wymianę doświadczeń i doświadczeń warsztatowych w pracy z młodzieżą. Tak, tak. Można powiedzieć, że nasi nauczyciele bardzo wiele, może wiele rzeczy podpatrzyliśmy, nauczyliśmy się od kolegów z Niemiec. Też no, myślę, że oni od nas też mieli okazję pewnych rzeczy się dowiedzieć. To, co na pewno różni to kształcenie właśnie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych u nas i tam, no, no to są pewne rozwiązania systemowe, że tu jakby jest takie odczucie, że pod tym kątem jeszcze tutaj jest wiele do poprawy. Natomiast jeśli chodzi o jakość pracy z uczniem, takiej terapeutycznej, pedagogicznej, myślę, że no, absolutnie nie mamy się czego wstydzić, a wręcz możemy się pochwalić bardzo dużymi osiągnięciami tutaj w tym zakresie. Czyli możemy z czystym sumieniem zaprosić do szkoły gimnazjalistów, którzy będą szukali właśnie takiego ośrodka dobrego. Oczywiście. Jeśli są uczniowie, którzy posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, to myślę, że ośrodek szkolno-wychowawczy numer 1 to jest miejsce, w którym, no, które da okazję do dalszego rozwoju i no, dobry start na drodze w dorosłe życie. Gościmy na ulicy Barskiej 45 w pracowni cukierniczej. Jaki temat zajęć obecnie jest realizowany? Tematem dzisiejszych zajęć jest metoda produkcji ciasta drożdżowego. Uczniowie wykonują pierożki z jabłkami. Jakie są ich szanse na zatrudnienie w cukierniach, w pracowniach piekarniczych? Nasi absolwenci będą mogli szukać pracy w każdej cukierni, jaka jest na terenie Krakowa bądź też poza Krakowem. Obecnie na rynku pracy jest bardzo dużo ofert pracy właśnie w zawodzie cukiernik, w zawodzie piekarz również. Chłopcy, którzy zdobyli zawód cukiernika, mogą być też w cukierni połączonej z piekarnią. Będą bardzo dobrymi pracownikami, ponieważ w tej części praktycznej, której się tutaj u nas na warsztatach uczą, w pierwszej klasie teraz mają zajęcia na naszych warsztatach i bardzo dobrze sobie radzą praktycznie w tym zawodzie. Jakich jeszcze zawodów można nauczyć się tutaj w ośrodku? W naszym ośrodku poza cukiernikiem są jeszcze takie zawody jak kucharz, krawiec, kaletnik, technolog robót wykończeniowych, mechanik pojazdów samochodowych i cały czas poszerzamy ofertę w zależności od tego, jaki jest popyt i o jakie zawody uczniowie pytają, przychodząc do nas na rozmowy kwalifikacyjne i na dni otwarte szkoły. A więc zapraszamy. Jezioro? Nie. Jakie jezioro tutaj jest? Mogę? Śnia?
Śniardwy. Jezioro Śniardwy macie największe, a drugie jezioro jakie? Jezioro Mamy. Tam gdzie jedziemy to jest obszar Narodowego Parku Narodowego. Jaki to jest, jak się nazywa? Słowiński Park Narodowy. Dokładnie. Między innymi są tam, co Ania? Ruchome wydry. Dokładnie. Jesteśmy teraz w pracowni sztuki użytkowej w naszym ośrodku. Tutaj młodzież uczy się różnych rzeczy plastycznych. Ciągle urozmaicamy te zajęcia i między innymi prowadziliśmy zajęcia z witraży. I robimy też zajęcia z masy solnej, z gipsu, ale na dzisiejszych zajęciach właśnie będziemy uczyli się różnych elementów witrażowych. Tutaj niektórzy już bardzo dobrze, świetnie sobie radzą. Dzięki tym zajęciom wyrabiamy umiejętności manualne naszych uczniów i to jest pomocne im w późniejszym życiu. Dzięki temu lepiej sobie dają radę z różnymi pracami w domu, czy nawet w pracy zawodowej, którą może podejmą. Delikatnie, proszę. Dobra, spróbuj już sam. Dobra, w różnych miejscach, tak, żeby całe drzewo było. O. No, ala też. Brawo. W różnych miejscach, po całym drzewie, dobra? Jak będzie za mało farby, o, moczysz, dobra, Kuba będzie robił sam. Po całym drzewie. Basia jest od września w internacie, jest uczennicą pierwszej klasy. Jak się tutaj czujesz? Dobrze, jest tu fajnie. Mamy też różne zainteresowania, na przykład się tutaj uczę, mam dobre warunki do nauki. Mogę tutaj wyjść na miasto, zawsze tutaj dużo się rzeczy dzieje. Dużo się dzieje, to znaczy na przykład co? Są te różne imprezy organizowane, dyskoteki są organizowane przez wychowawców, którzy nas pilnują, do godziny 22 czasami są. Są tutaj też zasady, bo muszą być. Wychodzimy na zewnątrz, mamy określoną godzinę, o której możemy wrócić. Po nauce oczywiście idziemy na zewnątrz, pouczymy się, możemy iść do godziny 19, 20, zależy jak wychowawca nam pozwoli. Zależy też od tego, czy nam pozwolą rodzice, czy ważą zgodę na wychodzenie na zewnątrz. Czyli rodzice muszą najpierw podpisać odpowiednią zgodę, żeby wychowawca mógł was zwolnić do miasta. Tak, muszą. A więc rozumiem, że swojej najlepszej przyjaciółce z czystym sumieniem poleciłabyś i ośrodek, i internat. Tak, poleciłabym. Internat przy ulicy Szwedzkiej 42. Przybywają tu uczniowie, którzy muszą dojeżdżać do szkoły z pobliskich miejscowości. Ile kosztuje dzienny pobyt ucznia w internacie? Obecnie dzienny pobyt ucznia w internacie kosztuje 11 zł. Jest to śniadanie, obiad i kolacja. Czyli młodzież płaci tylko za wyżywienie. Tak. Są tu z nami dwie dziewczyny, Ania i Karolina, które mieszkają w internacie już od dłuższego czasu. Jak to długo trwa? 2 lata. U mnie też 2 lata. Czy wam się tutaj podoba? Tak, podoba się. No tak. A co robicie popołudniami po powrocie ze szkoły? Uczymy się. Tak samo. A oprócz nauki, bo nauka w szkole, nauka w internacie to bardzo dużo. A co oprócz nauki? Mamy zajęcia taneczne i jeździmy na rowerach. A co jeszcze? Na różne wycieczki też wyjeżdżamy. Do Zakopanego, do Białki Tatrzańskiej. Dziewczęta mają zorganizowane jeszcze, oprócz zajęć tanecznych, właśnie wyjazdy na obozy sportowe. Między innymi jest to obóz narciarski i nauczyły się tutaj jeździć dzięki naszemu panu wychowawcy. Nauczyły się jeździć na nartach i robią to już bardzo dobrze, a na początku w ogóle nie umiały. Także jest to też duży sukces naszego tutaj internatu, że dziewczęta i chłopcy również poznają sporty zimowe. A czy państwo posiadacie narty i cały sprzęt zimowy? Mamy cały sprzęt zimowy, począwszy od butów, poprzez czapki, rękawice,
kombinezony, że są zapewnione, mają zapewnione i odzież, i sprzęt. Internat zapewnia całodobową opiekę dla wszystkich wychowanków pod bacznym okiem wychowawców i serdecznie wszystkich zapraszam do pobytu w naszym internacie, tych oczywiście spoza Krakowa, i do nauki w naszym ośrodku. Więc pozostaje nam tylko zaprosić wszystkich chętnych. Dziękuję bardzo. Nauczyciele, wychowawcy i wszyscy pracownicy ośrodka są po to, aby pomóc każdemu uczniowi w realizacji swoich marzeń i planów. Jesteśmy miejscem, gdzie można zdobyć ciekawy zawód, który w przyszłości pozwoli znaleźć pracę i być samodzielnym. Naszym uczniom oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne, basen, konie, kółka zainteresowań, zajęcia na siłowni, ale również możliwość udziału w wyjazdach, wycieczkach, obozach rehabilitacyjnych, narciarskich, sportowych. Organizacja tych zajęć, wszystkie wycieczki, wszystkie obozy są możliwe dzięki Stowarzyszeniu Wielkie Serce, które działa w naszym ośrodku na rzecz naszego ośrodka. Dzięki środkom, które zdobywa stowarzyszenie poprzez organizację największej aukcji charytatywnej w Polsce, możemy właśnie to zaoferować naszym uczniom, naszym wychowankom, naszym podopiecznym. Dzięki artystom, którzy ofiarowują swoje prace, które my później sprzedajemy, licytujemy, zdobywamy pieniądze, które przeznaczamy na rzecz naszych wychowanków, na organizację zajęć, na organizację wycieczek, na poprawę bazy dydaktycznej, ale również na pomoc dla najbardziej potrzebujących uczniów i wychowanków. Zapraszam wszystkich gimnazjalistów, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy, którzy mają trudności w przyswajaniu wiedzy. Interesuje ich mechanika, budownictwo, gastronomia, krawiectwo, kaletnictwo. Na pewno w naszych progach znajdą miejsce realizacji swoich planów i marzeń.